Ziska. Z tej strony wasz Mohomormanoni, a ja witam was w oto nowej serii pod tytułem Backpack Hero. Moi drodzy, Backpack Hero jest to gra wyprodukowana przez Jaspela, albo Jaspel. Nie jestem pewien, czy to jest on, czy ona w sumie, mogłem to sprawdzić na początku, ale niestety już za późno, już nagrywanie poszło, więc niestety nie sprawdzę tego. Wyprodukowana przez Jaspela i swoją datę premiery gra będzie miała dopiero 3 kwietnia 2023 roku. Więc jeszcze sobie poczekamy trochę na Backpack Hero, ale to co na razie widzicie jest to wersja demo. Wersja demonstracyjna na itch.io, link macie w opisie do niej, ponieważ aktualnie trwa kampania na Kickstarterze tej gry. Już miała okazję się zakończyć. Aktualnie trwa. Już miała się okazję zakończyć kampania. Gra się ufundowała i potrzeba po prostu trochę czasu, żeby twórca mógł tutaj ogarnąć sprawy. Twórcy. W sumie Jaspel to też może... Mogłem się zorientować, czym jest Jaspel, ale nie zorientowałem się. Moja wina, mea culpa. Najmocniej tutaj was przepraszam. Backpack Hero, moi drodzy, jest to gra roguelike. Jest to roguelike, w którym to będziemy przemierzać sobie lochy właśnie tym oto szczurkiem, którego tutaj możecie zauważyć. O, właśnie tym tutaj koleżką. I będziemy zbierać różne przedmioty, które w zależności od tego, jakie ułożymy w plecaku, będą one działały lepiej lub gorzej. Więc jest to bardzo ciekawy format, jest to w końcu jakieś coś nowego, powiew jakiejś świeżości, odejście od klasycznego roguelike'a z budowaniem talii kart, jak to jest na przykład w przypadku Slay the Spire, albo nawet Retropolis, chociaż Retropolis był takim bardziej. Ale w każdym razie jest to coś nowego, jest to jakiś powiew świeżości większy i zawsze lubiłem ten motyw właśnie sortowania, układania rzeczy, jeśli chodzi o gry RPG. Więc tutaj mi się ten motyw bardzo podoba, bo jestem fanem gier roguelike. Więc chcę na pewno ograć parę odcinków z Backpack Hero, póki jest jeszcze na internetach, skoro jest taka możliwość, i pokazać po prostu, wesprzeć jakby twórców w tym, żeby więcej osób poznało grę. Tak więc, moi drodzy, zacznijmy. Rozpocznijmy oto nową rozgrywkę. Welcome to the dungeon. You must conquer the dungeon by delving deep to the center to discover the ancient cheeses hidden there. You are armed only with your magic backpack. I'm ready. You head into the dungeon knowing very few make it back alive. Mamy taką mapę, moi drodzy, po tej mapie będziemy się poruszać klikając po prostu sobie na nią, a raczej na punkty konkretne. I mamy na początku skrzynkę. Mamy na początku skrzynkę, w której to będziemy mieli podstawowe przedmioty na sam start. Add all items to your backpack to continue. While holding an item you can press right mouse or arrow keys to rotate it. Tak, możemy sobie robić rotację między przedmiotami. Mamy posiłek, mamy tarczę i mamy miecz. Za chwilkę przeanalizujemy sobie, co one dokładnie tutaj robią. Jednakże pójdźmy właśnie tutaj do walki. Small Rat Wolf, moi drodzy. In combat you click items to use them. You must defeat all enemies to continue. Meal, moi drodzy, to jest consumable. To jest rzecz, którą zużywamy i daje nam 2 użycia. Możemy sobie dodać dzięki temu energię. To co tutaj widzicie, to słoneczko można powiedzieć, to jest właśnie energia. A tutaj też mamy tarczę. Przeciwnika wiadomo, życie, to chyba nie muszę tłumaczyć, czym jest życie. Mamy określoną ilość akcji. Za pomocą tarczy dodajemy sobie blokadę, za pomocą miecza oczywiście atakujemy, więc zaatakujmy naszego przeciwnika, póki jeszcze nie postanowił się tutaj na nas jakby zemścić. I zobaczmy, co zrobi. Widzimy, co będzie robił. W następnej turze zaatakuje za 7, więc możemy, proszę bardzo, tutaj zrobić blok, żeby wybronić się przed nim i zaatakować ponownie. Zakończmy turę. Zamierza znowu blokować, ale my już zdążymy go wykończyć. I na tym głównie będzie polegała gra, ale jeszcze będziemy mieli level upy.
Podczas levelowania, moi drodzy, możemy sobie dodawać miejsca do plecaka naszego magicznego. Aktualnie możemy wybierać po 4. Na razie do tej pory, jak pograłem, to zawsze były 4, więc nie jestem pewien, czy to będzie się jakoś to zmieniało, czy nie. Ale trzeba to dobrze wykorzystywać. Starać się jak najlepiej wykorzystać miejsce w plecaku, żeby rozgrywka była płynniejsza znacznie. Zrobimy, moi drodzy, coś takiego na razie, mimo że dobrze by było tutaj się na przykład rozwinąć gdzieś w kąciku, to rozwiniemy to na razie w ten sposób. Get items. Mamy, moi drodzy, przedmioty. Mamy cool drink, który to daje nam energię, a potem jeszcze możemy go używać jako broni miotanej, więc jego na pewno wezmę, bo grając chwilę sobie miałem okazję używać tego przedmiotu, jest przydatny w wielu przypadkach. Mamy pierścionki, które dodają nam więcej szczęścia. O właśnie, tutaj mamy ten empty cup, który zadaje 6 obrażeń za jednym razem. Mamy seasoning, który dodaje nam 10 HP, więc jak najbardziej sobie weźmiemy. O, a tutaj co mam? Agent and Diagonal Consumables get plus 5 healing, właśnie. To też jest ważne właśnie, jak widzicie, w układaniu. Bo teraz dzięki temu, że dodaliśmy to, mamy healing do tego lepszy. I zobaczcie, teraz to będzie jeszcze nam dawało dodatkowe healing. Więc układanie tutaj rzeczy jest bardzo ważne. Zrobimy może tak. Zrobimy tutaj tak, w ten sposób. I proszę bardzo. Co tu mamy jeszcze? Acidic Potion. Zadaje 12 obrażeń wszystkim przeciwnikom. Weźmiemy, bo też będzie coś dawało. I dodaje też 5 HP. Więc wszystkie przedmioty zużywalne będą nam tutaj robiły. Weźmiemy... A! Nie możemy. Can take more items. Możemy zabierać po 3 itemy z tego, co na razie miałem okazję widzieć. No i tyle. Nic więcej jednak nie powiem. Myślałem, że coś powiem jednak więcej, ale nie powiedziałem. Krypta, część następna. Już, jak widać, są znacznie większe miejsca. A locked door. I need a key. Musimy znaleźć jakiś klucz. Mamy jakiś event nieznany. Mamy oczywiście skrzynki, więc lećmy. Walczmy z przeciwnikami. 9-6. Trzeba w takim razie zablokować 2 razy. Zadadzą nam 2 obrażenia, chociaż moglibyśmy. Możemy całkowicie się wybronić z tego i użyć Acidic Potion, żeby zadać chociaż jakiekolwiek obrażenie na razie. Blokada, jak widać, nie zostaje nam naturę, więc trzeba będzie zawsze na to uważać. Proszę bardzo, użyjmy sobie tego, wyrzućmy to i zadajmy kolejne obrażenia jeszcze raz. 10-18, więc raz, dwa, trzy i tyle. No, musimy się bronić, musimy pamiętać, żeby się bronić, bo miałem okazję szybko skończyć swoje rozgrywki poprzednie. Z prostych właśnie przyczyn takich, że wykańczali mnie bardzo łatwo. O! Kolega postanowił sobie pójść. Znudziło mu się. Lee Lu Buckler. Add 6 block. O! Przy użyciu daje nam 6 blokady. A little shield with sass and pep. Roof. Mamy jakiś dach. Struktura. Structures below get plus 1 block. Struktury na dole, pod tym, dają plus 1 block. This item is heavy. Each turn at 0 block. Ok. Mamy seasoning ponownie. Mamy disgusting food. Adds 2 energy, removes 5 HP. This item gets destroyed. Ok. To będzie fajne, bo mimo że będzie nam odejmował, to i tak będziemy na minusie, więc będzie nam fajnie dawał energię. Seasoningu całkiem sporo mamy, więc w sumie możemy go wziąć jeszcze więcej. I ułożymy może to w ten sposób, jakoś tak. Okej, okay, season to nam będzie dawało 10. No to będzie, chociaż nie, możemy to ułożyć chyba jeszcze jakoś inaczej, lepiej. Tak, żebyśmy mogli skorzystać z obydwu tak naprawdę. Chociaż nie jestem pewien, czy to da radę w... Chociaż nie, moment, może da radę w
ten sposób. O. Moment, bo tak. O. W ten sposób mamy. Plus 10, plus 10. Tak, zgadza się. A, przedmioty mi się tutaj też poobracały. Mamy tak, mamy Damage Knife. 3 razy możemy go użyć. When out of uses, this item gets destroyed. Okej. Okay. Parę razy będziemy mogli sobie użyć. Oczywiście weźmiemy jeszcze Cool Drink. I to chyba tyle. Pójdźmy dalej. Mamy przeciwników. Mamy Muscat Rata i Rat Wolfa. Muscat Brigand. Cowardly, willfully, if only cowardly enemies remain. Okej, okay, we'll get 7 experience for this defeating enemy. Dobra, lecimy ponownie w takim razie. 45 HP ma tamten koleżka. Weźmy sobie tak, zużyjmy sobie już to od razu. Zablokujmy parę obrażeń. 9-8 to jeszcze raz. Proszę bardzo, pouderzajmy parę razy. Mogę w sumie tego jeszcze użyć. Proszę bardzo, uderzyć tym i uderzyć tym. Żeby jak najwięcej na razie zrobić w tej podstawowej turze. 6, więc raz się zablokujemy. Proszę bardzo i... no nie będę. Na razie nie będę zużywał tego, bo to jednak nam się przyda. 14 to 3 razy jak uderzymy. Możemy tak zrobić. Uderzymy 3 razy. Raz, 2, 3. A tamten powinien sobie pójść tak naprawdę. Tak. Level up mamy. Mamy level up, więc rozwiniemy sobie nasz plecaczek. I rozwiniemy go w taki sposób. Get items. Mamy sporo kluczy. Mamy hełm, mamy świnkę, piggy bank. When combat ends, creates 2 gold. Powiem tak. Kasa na pewno nam się przyda. Chcę z pewnością wziąć ten piggy bank, bo do tej pory bardzo mało dostawałem kasy. Poison Ivy. Akcesorium. Dodaje 5 trucizny na siebie, dodaje 5 trucizny na wszystkich przeciwników. Niezbyt fajnie, że na nas też dodaje. Tradycyjnie ziewam. Jakby ktoś był ciekaw, ja zawsze ziewam. Nie ma odcinka, w którym bym nie ziewnął. Blue Fin. Dodaje nam 8 HP. Okej, okay, jak najbardziej weźmiemy, bo HP-ki nam się dodatkowe przydadzą oczywiście. No i przydałoby się wziąć klucz. Przydałoby się wziąć klucz, bo będą nam one przydatne, bo mamy drzwi do odblokowania w ilości 1 z pewnością. Chociaż mamy healerów tutaj. Dwóch tak naprawdę, więc nie musielibyśmy tego tak brać. Ale okej. Okay. Nic więcej nie zrobimy, więc ruszmy tutaj do skrzynki. Zobaczmy, co z niej dostaniemy. Broken Ring. This item is conductive. On use adds 4 block. Przy użyciu daje nam 4 bloki. Ancient magicians found protection with this ring on hand. Liquid Armor. Dodaje nam 25 bloku. Całkiem nieźle. Jeszcze będzie dawało nam 5 HP. Więc już w ogóle. No i mamy ponownie jedzonko. Zrobimy sobie tak. Myślę w ten sposób, żeby... Przesuniemy, myślę, to w taki sposób. Proszę bardzo, o. Czy to nam... A, daje nam tutaj dotyk tylko. Tak, a te już są takie już niezbyt, więc lepiej będzie najpierw użyć tutaj tych ze środka. A dopiero potem... Chociaż nie, zrobimy tak. Tak, tak i tak. Plus 10, plus 10 i... Plus 10, dobra. Tak będzie opłacalny. Reszty nie mamy potrzeby brać, bo tarcze już mamy i podobne rzeczy. Okej, zaatakuje nas kolega za 8. Zablokujmy się w takim wypadku za 2. Zaatakujmy za raz. I czy chcę w sumie zacząć Mila używać? Nie, myślę, że nie. Moglibyśmy oberwać trochę HP-ków jednak, żebyśmy mogli więcej tutaj robić. A, i zobaczcie, ten się tutaj będzie leczył za chwilę. Za 10 zada nam obrażeń, więc chociaż weźmy sobie tą jedną tarczę. Proszę bardzo, proszę bardzo. I tyle.
O, dostaliśmy, moi drodzy, item. Reorganize now to claim this item. The first arrow in each row to the right gets used. Used to fire arrows for the smallest of rodents. Okej, okay, mamy łuk, ale łuku nie będziemy chcieli brać, bo chcę na razie pokazywać wam podstawowy tutaj, podstawowy miecz, można powiedzieć. Znaczy, podstawowy miecz. W grze możemy sobie robić jakby a la klasy. Zależnie od tego, co będziemy wybierać, co nam się akurat będzie dawało, więc możemy sobie jakby zrobić taką a la klasę, że możemy być albo właśnie łucznikiem i zbierać strzały, możemy na tarczę wszystko próbować robić, możemy mieczem próbować robić, więc jest tego sporo opcji. Ale ja myślę, że będę chciał na razie robić te. Czemu ja muszę tyle ziewać? Taką najbardziej podstawową z opcji. Proszę bardzo, proszę bardzo. I tyle. Za ile ty nas zaatakujesz? Za 9. Przyjmę całe obrażenie na klatę i użyjemy sobie jakiegoś przedmiotu na leczenie. 18. Ok, weźmiemy sobie jedną rybkę. Raz, dwa, trzy. I w następnej turze uda nam się go już załatwić. Powinno się udać. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Add gold. Ok, musimy sobie dodać złoto. Finished reorganizing. Ok. Wygraliśmy. Get items. Całkiem fajny hełm, ładnie wygląda. Spiked helmet. Helmet to the right gets get one, minus one block. Co na każdej turze dodaje dwa kolce i dodaje jeden blok. Jeśli miejsce nad tym jest, jeśli coś jest nad, kiedy jest czegoś nie ma nad tym, ten item zyskuje minus 2T i plus 1. Czyli musimy hełmy dawać zawsze na górę. Ok. Kwiatek. On use. Adds 12 haste to self, adds 8 weak to self. Nie wiem, bo szczerze powiedziawszy, co znaczą właśnie ten weak i haste. Muszę zobaczyć, co znaczą te efekty. Ale na razie tyle. Na razie tyle. Czemu ja tyle ziewam? Ja dzisiaj tyle spałem. Powinno być ok. Dart. This item is a projectile. On use deals 10 damage to all enemies. 10 obrażeń przeciwnikom. Token of energy. Dodaje nam jedną energię. When an agent or diagonal item is present, this item gets minus one. When an agent or diagonal... Czy to sprawi, że... Czy my musimy mieć czysto puste miejsce na to, żeby... Tak, zobaczcie, musimy sobie ogarnąć tak plecak później, żeby... Ale mimo to chcę to wziąć, bo to będzie przydatne. Tak naprawdę. Z reszty myślę, moglibyśmy trochę zrezygnować. Z czegoś na pewno przydałoby się zrezygnować. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie ma co. Mamy fajne rzeczy jednak, więc nie będziemy rezygnować. Co tu mamy? Archery is an art. Łucznictwo to jest sztuka. You see him from a distance, kneeling yet noble. It seems he saw you long before. His mouth's eyes are strong and piercing. You feel that he sees into your soul. A trade, my sibling? He asks. Discard the tools of badgers. Be one with flight. Give a weapon, get archery keys. Not for me. I understand, he says and leans against the nearby wall. Don't worry. Archers are coming soon. The danger will improve with time. Okej. Okay. Czyli loch się ulepszy. Loch się dzięki temu ulepszy. Unlock the door. Otwórzmy sobie drzwi tym kluczykiem. You open the door. I zobaczmy, co ten healer tutaj ma dla nas. We are here to protect the brave. The porcupines have traveling clinics throughout the dungeon. They seek to heal the animals who venture deep into the dangers here. W grze są jakieś klątwy. Remove all curses, gain 5 max health, heal 25 health. Czy nie mamy tyle golda? Okej. Okay. Czyli niepotrzebnie zmarnowaliśmy klucz, bo tutaj też mieliśmy kolejnego healera. Ale i tak warto było.
A, i są te same. Okej, okay. Tak samo to są mówi, tak samo to wszystko wygląda. Okej, okay, więc walczmy. A cóż to? Znak zapytania. Curse will add curse of honey to inventory. Okej, okay, da nam jakąś klątwę. Niezbyt mi się to podoba, ale cóż. Raz, dwa, trzy. No i tyle. Więcej nie zrobimy. Klątwa miodu. Curse of honey. Each turn adds too slow to self. On use this item gets destroyed. Tak to wygląda. Skip curse, take 2 damage. A nie, nie, nie. Weźmiemy sobie, pominiemy w takim razie. Wolę dostać 2 damage niż dać się wykorzystać. Weźmy sobie mil. Wiem, że jeszcze sporo mieliśmy, ale chcę tutaj wykończyć przeciwników. Jeszcze raz, zakończmy turę. Bo przyda się to już zużyć jakby. Przyda się to już zużyć. Proszę bardzo, raz. Oj, coś co tutaj ma. Rage will add 1 damage when attacking with a weapon. 18 HP. No byłoby git. A tutaj ile byśmy dostawali? 10 HP. Po prostu zaatakujmy i skończmy to. Level up. Mamy level up, moi drodzy. Możemy sobie rozwinąć jeszcze bardziej tutaj nasz inwentarz. I zróbmy to tak. Dajmy tutaj w tę stronę. Rozwijmy też tutaj. A, tym razem 3 miejsca. Okej. Okay. Get items. I to, co chcę zrobić, to spróbować zrobić tak, żebyśmy mogli mieć jednak energię. Czy jak tutaj jest to... Traci, ok. Czyli te dwa miejsca powinniśmy postarać się, żeby były puste. Żeby to miało ręce i nogi. Postawmy to tak. A nie, moment. Właśnie, bo mamy ten seasoning tutaj. I fajnie by było z niego korzystać jednak. O, tak będzie git i tak już nie będzie git. Ale jeśli zamienimy seasoning miejscami z tym, to będzie ok. Tak i tak. Działa. A nie, to działa teraz tylko na jedno. Kurde felek, muszę zrobić to inaczej. To działa na 2, to działa na 3. Okej, okay, jest... Nie jest najgorzej, zrobimy tylko tak, żeby to dawało nam więcej znacznie HP. Mamy kluczyk. Mamy tak. Dodge potion. Two uses, adds 1 dodge to self. Okej. Okay. Mamy łuk, mamy cleansing potion, removes 100% of all status effects on self. No i mamy ten broken ring ponownie. Nie chcemy go, myślę. Możemy wziąć ten dodge potion. Myślę, że może być przydatny. No i weźmy ponownie sobie kluczyk. Reszta nam jest już niepotrzebna i lecimy dalej. Wychodzimy z tego lochu. Znaczy wychodzimy, przechodzimy dalej właśnie w głąb tego lochu. Co tu mamy teraz? Mamy na sam start przeciwników. Muscat Rat, Porcupine. Okej. Okay. Cowardly, willfully, if only cowardly enemies remain. Aha, you will get 7 experience for defeating this enemy. Co tu mamy? 2 razy za 6 obierwiemy. Zróbmy sobie taki myk. Zjedzmy sobie to, przy okazji się uleczymy, będziemy mieli dużo możliwości. Zaciukajmy sobie tą. Weźmy sobie jedną tarczę i zacznijmy bić tamtego już. Ancient Tome. This item is conductive. On use adds 2 mana to connected mana stones. Nie wiem jeszcze, na czym polegają te mana stones. Będę chciał to kiedyś przetestować, ale nie w dzisiejszej rozgrywce. Więc to na spokojnie. 14, tak, równo 14 zadadzą nam obrażeń, więc akurat możemy zadać obrażenia, tylko ta tarcza. Nie musieliśmy zadawać najwidoczniej. Proszę bardzo, tak? Raz, dwa, trzy. Jedno obrażenie tam możemy sobie przyjąć, nic aż tak się nam bardzo nie stanie. Wybrońmy sobie to wszystko. Wszystko w sumie. Wybrońmy całość. A, właśnie, mamy 4 teraz. Raz, dwa... I zrobimy tak, bo chcę spróbować tamtego trochę ciuknąć chociaż. Wydaje mi się, że nie da rady go pokonać. No nie da rady, bo tutaj jeszcze tak mamy. Walniemy go trochę,
ale nie na tyle, żeby było wszystko ok. Dobra, niech ucieka sobie. Get items. Ponownie wygraliśmy i mamy... Ho, 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 key sword. Deals 7 damage for each agent or diagonal key. This item gets plus 2 damage. Więc już się nam bardziej to opłaca. O, i to jest jeszcze taki mniejszy. 7 obrażeń. Więc bardzo fajnie, jak najbardziej weźmiemy go sobie. Już mamy klucz od razu do wykorzystania. Mamy ten mana stone. This item is conductive. Used as a resource in magical items. It must form a path to the item that it powers. Nie chcemy. Weźmiemy meal, to z pewnością. Weźmiemy sobie ponownie tę sałatkę. I nic więcej nie możemy brać, więc proszę bardzo. Lećmy do następnego. Gerbil Rufine Vol. Okej. Jacyś konkretni przeciwnicy. Co to jest w ogóle Scratch? Scratch the enemy for free damage costs 1 energy. Okej, taka zabawka. Więc tak, 4, 5, 4, 8. Sporo obrażeń. Sporo obrażeń w nas tutaj wleci przez tych koleżków. Więc będzie trzeba się nieźle leczyć. Ile zadamy obrażeń? 4 razy 9. O! Czyżby? Bo moment, czy ja dobrze liczę? 4 razy 9 to jest 36. Tak! Raz, dwa, trzy, cztery. Gość już załatwiony w pierwszej turze, co jest superancką opcją. I zakończymy tury. Przyjmiemy te 8 obrażeń. O, i mamy nowy przedmiot też. Sheath. Deals 2 damage. Nie. Weźmy sobie tarczę. Zjedzmy sobie tutaj nieco. I poatakujmy go ponownie. I teraz chyba uda nam się go pokonać tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Ten mieczek jest bardzo fajny. Podoba mi się on. Mamy tarczę. Knight's Shield. Agent and Diagonal Armor get plus one block. On use at 7 block. To jest... O! On zajmuje tylko dwa miejsca, ta tarcza? Zdecydowanie bardziej nam się ona opłaca, bo skoro zajmuje tak mało miejsca, no to zdecydowanie łatwiej będzie nam się tutaj z tym uporać, z miejscem. Zadaje 7 obrażeń? Nie. Can be used one time each turn. Deals 3 damage to all enemies. Też nie. Liquid Potion. Mamy ponownie ten sam Liquid Armor. Blue Fin sobie też weźmiemy. Nic więcej nie możemy wziąć. Acidic Potion. Czyli... Tak, a tutaj jak zostawić, to będę miał. Co tu jeszcze mamy? Slime Sword. Uncommon, jest trochę mniej spotykany. On use, deals 6 damage. Each combat, another Slime Sword will be created at the end of combat. Okej, dlaczego miałby ten miecz się nam tutaj pojawiać po parę razy? Nie jestem pewien, jaki jest sens tego, ale okej. Tu ładnie nam seasoning działa w tym miejscu. Weźmy sobie tak może. O, teraz będzie na więcej rzeczy działać tu konkretna zabawka. Okej. Zróbmy tak i jeszcze dajmy tutaj to może w ten sposób. No okej, finish choosing. Mamy skrzyneczkę. Co w skrzyneczce mamy? Ponownie potki. Poison potion. Add 6 poison to all enemies. 25 bloku, ten Liquid Armor, dużo dostajemy tego Liquid Armora. Nie chcę żadnej rzeczy z tych brać. A, i tutaj mamy drzwi. Tutaj mamy drzwi zablokowane. Nie chcę tam nic brać. Sable, you will get 7 experience. 7, 8, 6, dużo nam trochę zada. Przydałoby się trochę poblokować. 7, 8, 6, czyli raz, dwa, trzy. I raz możemy zaatakować. W następnej turze pewnie będzie blokował, czy coś tego typu. Tak, jest jeden blok, więc tak, raz, dwa, my sobie zablokujemy, raz, dwa w niego. 6, 5, 5 to jest raz, dwa, trzy, proszę bardzo, raz tutaj walniemy, powoli, ale do celu. Raz, dwa,
Raz, dwa. I zaraz będzie po nim. Proszę bardzo, już nawet się nie skupiamy na uniku. You win, level up. Mamy level up kolejny. Tego miejsca tutaj nie chcę rozwijać, bo tutaj chcemy zostawić sobie tą energię. Ten tutaj pypeć. Więc rozwijajmy się bardziej w tę stronę. Done. Get items. Co my tu mamy? Boże święty. Berserker's Club. Deals 10 damage. Hurts. Deals 2 damage to self. This item gets minus 2 damage to enemy and plus 1 damage to self this turn. Okej, okay, trochę to jest bardziej obusieczne broń, ale okej. Okay. Debuff potion adds 4 slow to all enemies for a week. Nie chcemy czegoś takiego brać. This item is heavy. Myślę, że nie chcemy czegoś takiego brać. Weźmy sobie tak, przemijmy tutaj. Znaczy po prostu dajmy, chociaż nie, mogę dać tarczę tutaj w tym miejscu gdzieś, chociaż też nie ma to jakiejś wielkiej potrzeby. Dajmy tutaj to w ten sposób. To dajmy w tym miejscu. I co, możemy sobie wziąć to tak naprawdę. Możemy się też pozbyć po prostu. Weźmy ten ship, zobaczmy jak on będzie tutaj nam działał. I weźmy... heavy. Heavy item musi być na samym dole, okej. Okay. Trzeba zapamiętać w takim razie. Trzeba w takim razie to będzie pamiętać. Zobaczmy skrzynkę. Co w niej najpierw będziemy tutaj mieli? Co to jest? Conduit. Agent and diagonal structures become conductive. Okej, okay. This item is conductive, this item is heavy. Each turn at zero block. Okej, jak tutaj byśmy dali, to dostajemy jeden blok. W taki sposób to działa. Nie chcę jednak na razie. Warp drink replaced with an empty cup adds 10 health. Dodaje nam 10 żyćka. Mamy bronze breastplate. Agent and diagonal helmets and footwears get plus 2 block. Agent and weapons get plus 1 damage. Okej, czyli tak, pozmieniajmy sobie w takim razie miejscami tutaj parę rzeczy. To zajmuje jak? To zajmuje 4 miejsca. Okej, trzeba się przeorganizować tutaj w takim wypadku nieco. I zrobimy to w taki sposób. Chociaż nie, mogę to zrobić tak, żeby było obok. I tutaj damy ten kluczyk, żeby zyskiwać jednak co nieco. Chociaż jeszcze mogę zrobić tak naprawdę w ten sposób, to jeszcze bardziej będziemy mogli zyskiwać ewentualnie, a tutaj kluczyk sobie wymienimy z jakimś hełmem w późniejszym czasie. Pozbędę się tego, bo nie czuję, żeby to było aż tak dobre. Weźmy tak. Debuff potion sobie zostawmy. Tego Bluffina sobie wpierdzielimy w jakimś momencie. Wpierdzielimy, no po prostu zjemy. No i tę potkę też weźmiemy. A reszta myślę nie. Reszta myślę nie będzie nam tak potrzebna. Ratwolfy. Sporo ratwolfów. Sporo do atakowania rzeczy. Więcej się będą bronić tamci, więc nie potrzebujemy aż tak. Raz, dwa, trzy. I zjedzmy sobie tutaj raz mil, cztery. I pięć. Zakończmy turę. Nie chcemy żadnego laka, nie jest to nam potrzebne. Raz, dwa, trzy. Zużyjmy sobie to. I weźmy tak. Raz tarczę, raz i tyle. Aha, nic więcej nie zrobimy. Zaraz sobie to przeorganizujemy, więc się nie musicie martwić. Raz, dwa, trzy. No i w następnej turze już będzie po nim. Jeszcze się muszę podrapać. O. Raz, dwa. Proszę bardzo, get items. Co to jest? Bubble, this item floats. On use, adds 2 regeneration to self, 2 haste, 1 energy i this item gets destroyed. Rose of Thorns dodaje nam spajka.
I tyle. Nie czuję, żeby te przedmioty były jakoś nie wiadomo jak, więc nie będziemy nic brali. I po prostu polecimy dalej. Czy chcę iść do tej skrzynki? Myślę, że nie. Myślę, że bardziej nam się opłaca to, żebyśmy jednak mieli ten kluczyk. The Crypt, finally! Pójdziemy tutaj właśnie, zawalczymy i być może skończymy odcinek. Enemies here, Root Rooster. Mamy bossa, moi drodzy. 140 HP. You will get 20 experience for defeating this enemy. Adds 1 rage to enemy. Dobra. Zada nam tylko jedno obrażenie, okej. Więc pobijmy go trochę. Raz, dwa, trzy, cztery. Te 5 obrażeń możemy przyjąć, tak naprawdę 2. Zada nam już 4 obrażenia, więc już potem jest gorzej nieco. Raz, dwa, trzy, cztery. I nadal możemy to przyjąć. Już zaczyna z 8 teraz, więc już trochę bardziej się kolega nam tu rozkręca. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy chcemy tego użyć? Dodam to 2 energii, dostaniemy 10 HP. Więc będziemy na full z HP-kami. I będziemy mogli go wykończyć. Tak, zróbmy w ten sposób. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Załatwiony. Get items. I tu dostajemy jakieś ciekawsze itemy. Barbell. All weapons get this effect applied. When an urgent item is present, this item gets disabled. Ok, all weapons get plus 100% bonus damage. This item is heavy. Bombstone. All weapons get this effect applied. On use, this item gets destroyed. Ooh, all weapons get plus 5000 bonus damage. No nieźle. A tutaj mamy Shield Spirit. All shields get this effect applied. On use, agent weapons get used. All shields get this effect applied. Ok, on use agent weapons get minus 1 damage this combat. Czyli musimy trzymać tarczę z daleka od ten. Czy muszę w ogóle coś wybierać? Moment, all shields get this effect applied. On use agent weapons get used. Czyli używając tarczy używamy jednocześnie miecza? Jeśli się nie mylę. Ale ma minus 1 obrażenie. Więc zobaczmy jak to zadziała. Teraz tak, mamy tutaj schody, mamy drzwi, które możemy... Exit to the next floor. Czemu są 2 razy drzwi? Okej, nie jestem pewien. Mamy skrzynkę, co w tej skrzynce mamy? Cavefish, 4 regeneracji dla nas. Emerald Bracelet, legendarny, zobaczcie. This item is conductive. Each combat adds 0 energy. For each the agent curse, this item gets plus 1 energy. Nie za bardzo. I mamy strzałę, moi drodzy. To jest pierwsza strzała, którą widzimy chyba w ogóle. This item is a projectile. On use deals 3 damage. For each empty space to the right, this item gets plus 2 damage. Więc tak to wygląda. Ale my chyba nie będziemy brali nic takiego. I po prostu, moi drodzy, wyjdziemy. Więc zobaczmy, jak tu będzie wyglądało wyjście z krypty. Deep Cave, part 1 z 3. Mamy Deep Cave, głębokie jaskinie. Ale moi drodzy, to będzie na tyle. Zapiszmy sobie grę. O, postanowił sobie aż to tam schować. I to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie mi, moi drodzy, śmiało znać, jak ten odcinek wam się spodobał. Czy mieliście okazję grać, czy jesteście zaciekawieni grą i chcecie sobie właśnie pograć, czy będziecie... Zapytałbym się, czy... Chociaż nie, zapytam się, czy wspieraliście grę. Czy ktoś z was już miał okazję wesprzeć grę? Czy jest na Discordzie, śledzi na przykład twórców i widzi coś, co się tam będzie działo ciekawego? Bo planów jest sporo, planów na tę grę jest sporo, co mnie bardzo cieszy. O nich powiem może w następnym odcinku trochę. Dla tych, którzy nie wiedzą, żeby tutaj już nie przedłużać tego odcinka. I czy tego typu gra wam by się podobała?
Czy tego typu gra wam by się podobała? Czy chcecie zobaczyć więcej może jednak z tego dema, niż tutaj tylko ja nagram to podejście jakby, te 1, 2, 3 odcinki, znaczy jeden, te 2, 3 odcinki. I czy kiedyś w przyszłości, jak się gra pojawi całkowicie, będziecie chcieli ją zobaczyć? I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!